Abby Johnson, a ściany będą wołać. Profity Przez lata pracy w placówce aborcyjnej często zachwycałam się pakietem świadczeń dodatkowych zapewnianych przez firmę. Byłam dumna, że pracuję w organizacji, która dokłada wszelkich starań, by we właściwy sposób dbać o swoich pracowników. I, mówiąc szczerze, tak właśnie było. Plan Parenthood Zapewniało doskonały pakiet opieki medycznej i dentystycznej zarówno pracownikom, jak i ich współmałżonkom oraz osobom będącym na ich utrzymaniu. Miałam możliwość skorzystania z ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy zarówno krótko, jak i długoterminowej, długiego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia chorobowego oraz planu emerytalnego. Z wpłatą pracodawcy w wysokości połowy mojej składki. Ach, i jeszcze bezpłatnie, zrobiliby mi aborcję. Zabijanie dzieci za darmo to w przemyśle aborcyjnym odpowiednik firmowego samochodu. W czasie jednej sesji na ostatniej konferencji proaborcyjnej, w której brałam udział, prelegentka mówiła o relacjach interpersonalnych i tłumaczyła, w jaki sposób Personel ośrodków mógłby skuteczniej współpracować przy tworzeniu atmosfery prawdziwego koleżeństwa. Nadmieniła, że 70% pracownic Plant Parenthood to kobiety, które same dokonały aborcji. Sprzedawałyśmy kobietom coś, co większość z nas sama kupiła. Pamiętam, że dobrze się z tym czułam. Jakby to czyniło nasz ruch bardziej autentycznym. Nie tylko popieraliśmy prawo kobiet do dokonywania wyboru, większość z nas także bez poczucia winy z niego skorzystała. Wiedziałyśmy, jak to jest być w nieplanowanej ciąży, potrafiłyśmy się wczuć w sytuację naszych klientek. Inna korzyść z pracy w ośrodku aborcyjnym to ogromna liczba testów ciążowych do dyspozycji. Z niedowierzaniem wpatrywałam się w jeden z nich. Kiedy znak plus nabierał na nim ostrości, ciąża? Jak to możliwe? Żeby zapobiec takiej sytuacji, sumiennie łykałam pigułki antykoncepcyjne. Byłam skoncentrowana na karierze, a założenie rodziny znajdowało się dość nisko na mojej liście celów. Jednak tym razem miało być zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy wcześniej zaszłam w ciążę. Teraz w ogóle nie brałam pod uwagę aborcji. Kilka miesięcy wcześniej wyszłam za wspaniałego mężczyznę. Wiedziałam, że będzie cudownym ojcem. Gotowi czy nie? Mieliśmy mieć dziecko. W tamtym czasie byłam główną konsultantką do spraw aborcji w mojej placówce. Zaraz potem, jak otrząsnęłam się z szoku i opanowałam nieco emocje, postanowiłam porozmawiać z szefową. To będzie dziwne, myślałam. Ciężarna, doradzająca innym ciężarnym w kwestii aborcji. Czy wolisz przesunąć mnie do laboratorium albo do sali zabiegowej, zapytałam. Moja szefowa prawie nie próbowała ukryć rozczarowania, takiego samego, jakie okazała na wieść, że wychodzę za mąż. Mniej czasu i energii dla pracy. Miała związane ze mną plany i nie podobało się jej, że pokrzyżowało je moje życie poza ośrodkiem. Nie, westchnęła, pogodziwszy się z faktem, że postanowiłam urodzić dziecko. Nie sądzisz, że kobiety będą się czuć nieswojo, kiedy ciąża będzie już widoczna? Jeśli już, to tylko zachęci je do aborcji, prychnęła. Jej komentarz zbił mnie z tropu i, szczerze mówiąc, pomyślałam, że jej odbiło. Przecież wszyscy uwielbiają kobiety w zaawansowanej ciąży. Zawsze im nadskakują, mówią im, że wyglądają pięknie, promiennie i tym podobne. Brzmiało to niedorzecznie jeśli pomyśleć, że przerwanie ciąży stanowiło ogromną większość tego, czym się zajmowaliśmy. Ale okazało się, że moja szefowa miała rację. Przekonałam się, że kobiety albo kompletnie ignorowały fakt, że jestem w widocznej ciąży, albo bardzo starały się skomentować to pogardliwie. Lepiej ty niż ja słyszałam więcej razy niż miałabym ochotę liczyć. Zastanawiałam się, czy nie będę się czuć niezręcznie, siedząc przy stole z kobietami i doradzając im, aby przerwały ciąże podczas gdy z tak wielką miłością pielęgnowałam własną. Ale szczerze mówiąc, wcale tak nie było. Dziwię się teraz, jak bardzo naiwna byłam, albo pozwalałam sobie taką być. Ludzie pytali mnie, kiedy w mojej obecności zaczyna się życie, a ja. Wzruszałam ramionami albo, no, szalandzko upierałam się, że nie wiem. Robiłam, co robiłam. Proaborcyjna mantra, że każde dziecko ma być dzieckiem chcianym, była dla mnie czymś wystarczającym, żeby nocą kłaść głowę na poduszce i dobrze spać. Dzieci, których matki nakłoniłam do aborcji, nie były chciane, a moje dziecko było. To proste. Pamiętam rozmowę z jednym z prolijferów, który regularnie modlił się przed moją placówką. Usłyszał, że jestem w ciąży i chciał mi pogratulować. Chciał też delikatnie zwrócić uwagę na fakt, że moje dziecko niczym nie różni się od tych, które zabijaliśmy. Czy to, że jesteś w ciąży, nie skłania cię do zastanowienia się nad tym, co robisz? zapytał. W żadnym razie, odpowiedziałam. Moją bezpośredniość przyjął z grymasem. To moja trzecia ciąża i dokonałam trzech wyborów: dwa razy o aborcji, raz o zachowaniu dziecka. Tego dziecka chcę. Modlimy się za ciebie, za ciebie i za twoje dziecko. Podziękowałam mu. Naprawdę byłam wdzięczna, i kojąca była świadomość, że oni się za nas modlą. Chociaż ja. I mój mąż byliśmy podekscytowani perspektywą zostania rodzicami już za kilka krótkich miesięcy, to byliśmy też przerażeni. I chociaż koledzy z pracy również nam pogratulowali, kiedy się dowiedzieli, że zamierzam urodzić dziecko, to bycie ciężarną pracownicą placówki aborcyjnej niosło ze sobą komplikacje w takich aspektach, jakich się nie spodziewałam. Jak w przypadku większości ciężarnych kobiet mój pierwszy trymestr obfitował w ataki nudności. Ktoś, kto nazwał to porannymi dolegliwościami, musiał być mężczyzną, ponieważ mój biedny żołądek nie miał poczucia czasu. Miałam mdłości, 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 chociaż byłam zdeterminowana, żeby sobie poradzić i je pokonać, to w niektóre dni to one wygrywały ze mną. Przerwę obiadową spędzałam na stole diagnostycznym z chłodnym ręcznikiem na twarzy. Moi współpracownicy wpadali i wypadali, oferując mi kostki lodu i krakersy, oraz aborcję. Słyszałam: możemy się tym zająć. Chcesz, żebym wpisała cię do grafiku? Czy moglibyśmy zrobić to dla ciebie gratis? To jedna z korzyści pracy w tym miejscu. Na te niewczesne żarty reagowałam jęcząc, przewracając oczami albo żartobliwie mówiąc im, żeby się zamknęli. Żarty na temat przerywania ciąży to część małej, chorej subkultury przemysłu aborcyjnego. Wszyscy byliśmy jej częścią i to wydawało się normalne. Ale tym razem było to coś innego. To była moja córka. Chciałam jej i już ją kochałam. Pomimo skrywanej wściekłości i oburzenia, które wzbierały we mnie na każdą wzmiankę o abortowaniu mojej nienarodzonej córki, trzymałam język za zębami i udawałam, że śmieję się w głos. Każdy, kto miał okazję znać mnie dłużej niż pięć minut, wie, że niewypowiadanie tego, co myślę, jest dla mnie czymś zupełnie obcym i niezgodnym z moim charakterem. Ale co mogłam powiedzieć? Rutynowo zabijaliśmy dzieci znacznie bardziej rozwinięte niż to, które rosło w moim łonie. Większość z nas przynajmniej raz poddała się aborcji. Zaczęłam się bać chodzenia do pracy. Mówiłam sobie, że kiedy tylko miną 24 tygodnie, to oni przestaną, i większość współpracowników rzeczywiście skończyła z docinkami. Nawet urządzili dla mnie przyjęcie właśnie tam, po środku. Ironia przyjęcia dla dziecka zorganizowanego w placówce aborcyjnej uderzyła mnie dopiero wiele lat później, ale zawsze było tam jakieś napięcie. Za każdym gratuluję, kryło się dziwne poczucie niepokoju. Cudowna, mała dziewczynka, zmuszająca mój brzuch do szybkiego rozszerzania się, była stałym świadkiem niepokojącej prawdy na temat tego, co robiliśmy. Steven Spielberg. W liście Schindlera w swojej marcydziele z 1993 roku przedstawił zbrodnie popełniane na Żydach w czasie II wojny światowej niemal wyłącznie w czarno-białych ujęciach. Jedyny wątek – dziewczynka w czerwonym płaszczyku – przykuwa uwagę Schindlera, gdy ten obserwuje pełną przemocy scenę rozgrywającą się w krakowskim getcie. Mała dziewczynka w czerwonym płaszczyku, tak wyraźnie, wybijająca się na tle ogarniającej wszystko rzezi i niewypowiedzianych okrucieństw rozgrywających się wokół niej, przedziera się przez morze paniki i rozpaczy. Kiedy zapytano o Spielberga o znaczenie tej małej dziewczynki w czerwieni, odpowiedział: Ameryka, Rosja i Anglia. Wszyscy wiedzieli o Holokauście. Gdy on się rozgrywał, a jednak nic nie zrobiliśmy. Nie wysłaliśmy żadnych sił, żeby zatrzymać ten marsz ku śmierci, nieubłagany marsz ku śmierci. To była wielka plama krwi. Kolor podstawowy czerwień coś, co każdy mógł dostrzec, ale nikt w tej sprawie niczego nie zrobił. I właśnie dlatego chciałem wprowadzić. Czerwony kolor. Myślę, że kobieta w widocznej ciąży, pracująca w placówce aborcyjnej, wywołuje takie samo wrażenie jak ta nieszczęsna dziewczynka w czerwonym płaszczyku, którą Schindler później dostrzega na stosie zwłok. Nabrzmiały brzuch ciężarnej kobiety potwierdza, że wewnątrz niej rozwija się życie. Milcząco potwierdza fakt, że życie niezliczonych dzieci było zgaszone, że ich krew, jest na naszych rękach. Krew wymordowanych Żydów splamiła nie tylko ręce nazistów, ale także ręce wszystkich, którzy wiedzieli o tej rzezi i woleli odwrócić wzrok. Okrutna śmierć milionów dzieci każdego roku plami nie tylko ręce pracowników ośrodków oraz zgadzających się na to matek, ale też ręce wszystkich tych, którzy znają prawdę. Ale nie chcą przemawiać przeciwko złu. Święty Jan mówił. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, Zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Jana 3, od 19 do 21 wersetu. Nie mogę zaprzeczyć, że przemysł aborcyjny jest zyskowny, jego pracownicy są wynagradzani godnymi pozazdroszczenia pakietami korzyści i profitów. Dzisiaj jednak rozumiem, że najcenniejszym darem Boga jest życie, to jest światło i na ziemi nie ma miejsca ciemniejszego niż to, w którym czerpie się korzyści ze śmierci niewinnych dzieci. Chociaż wciąż byłam w dużej mierze niewolnicą swoich grzechów, a łuski wciąż tkwiły na moich oczach, to moja decyzja, wybór życia dla córki, była niepożądanym przebłyskiem światła w miejscu, przenikniętym mrokiem.